Mieszkańcy wsi Plutycze mają dosyć popularnych rolników? Sława Andrzeja Igienka odbijaja się czkawką wśród mieszkańców wsi. Jak doszło do konfliktu we wsi Plutycze? Czy losy dwóch niezwykłych postaci, Andrzeja Igienka, stoją pod znakiem zapytania? Czy mieszkańcy mają dosyć Andrzeja z Plutycz i jego ojca? Zapraszamy na odcinek. Pierwszymi doniesieniami w tej kwestii podzielili się dziennikarze Radia Białystok. Z ich relacji wynika, że mieszkańcy Plutycz wyrazili swoje ogromne niezadowolenie względem uczestników programu telewizyjnego Rolnicy Podlasie. Na co konkretnie narzekają? Nerwy ponoszą pozostałych rolników, ponieważ Gienek i Andrzej z Plutycz od miesięcy nie panują nad swoimi zwierzętami. Te niekontrolowane zwierzęta przyczyniają się do niszczenia upraw sąsiadów. Na tę sytuację zwrócili uwagę również fani programu Rolnicy Podlasie. W komentarzach pod wpisami dotyczącymi Andrzeja z Plutycz nie kryli swojego rozgoryczenia. To jednak nie koniec tej intrygującej historii. Napięcie między mieszkańcami Plutycz, Agienkiem oraz Andrzejem, którzy przyciągnęli uwagę całej Polski dzięki programowi telewizyjnemu, tylko się nasila. Według informacji dostępnych na stronie Radia Białystok, mieszkańcy Plutycz są zdenerwowani ciągłymi wizytami fanów programu telewizyjnego Rolnicy Podlasie, którzy odwiedzają Andrzeja z Plutycz i generują pewne kłopoty. Te wizyty towarzyszą intensywnym emocjom, które wprowadzają zamieszanie i przeszkadzają w zachowaniu spokoju w tej małej miejscowości niedaleko Bielska Podlaskiego. Mieszkańcy Plutycz systematycznie zwracają uwagę Gienkowi i Andrzejowi Onopiukom w związku z ich postępowaniem oraz niewłaściwą kontrolą nad stadem koni. Jednak jak można wyczytać z relacji, jedyną reakcją, jaką otrzymują, są obraźliwe słowa typu „i tak nam nic nie zrobicie”, ignorując tym samym apelacje społeczności. Dlatego też niektórzy z mieszkańców postanowili złożyć pozwy sądowe przeciwko Gienkowi i Andrzejowi z Plutycz. Niemniej jednak, jak sami podkreślają, nie są zbyt optymistycznie nastawieni co do osiągnięcia pożądanych rezultatów w ten sposób. Gienek Onopiuk, z kolei broniąc się przed zarzutami, stwierdził, że to jedynie pomówienia wynikające z zazdrości z powodu popularności jego ojca i siebie. Jak wyznała jedna z mieszkanek, Andrzej i Gienek z Plutycz stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym, naruszają porządek społeczny oraz śmiecą. Co ciekawe, uczestnicy programu telewizyjnego niespodziewanie zdecydowali się podjąć działania w celu zakończenia sporu z sąsiadami. W ich najnowszym filmie opublikowanym na platformie YouTube Andrzej zaprezentował proces tworzenia profesjonalnego ogrodzenia DLA koni, co może wskazywać na próbę rozwiązania problemów związanych z niekontrolowanym zachowaniem zwierząt. Jak mówi, zatrudniłem firmę do budowy ogrodzenia DLA koni. Potrzeba około 1,5 km. Ogrodzenie będzie zrobione profesjonalnie, a najważniejsze, że będzie zasilane fotowoltaiką. Mam nadzieję, że to będzie dobre rozwiązanie, powiedział Andrzej na początku filmu. W dalszej części pokazane są prace przy ogrodzeniu i rosnące zadowolenie rolnika. Ogrodzenie powstało w 2 dni, a jak sam Andrzej przyznał, że takie prace bez firmy trwałyby około miesiąca. Jednak co maszyna, to maszyna. Dobrze, że nie trzeba tych kołków wbijać młotkiem, powiedział Andrzej. Konie teraz nie mają szans, aby sforsować te zabezpieczenie. Nie mają prawa uciec, bo jest profesjonalne ogrodzenie. Dane 3 linie, słupki są drewniane i plastikowe do podtrzymania. No i teraz moje konie będą biegały na polu, bo nieraz rozrywały. W tej chwili nie rozerwał, nie byłoby takiej opcji, żeby to rozerwały, te ogrodzenie.